kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie niedzielnym. Rozpoczynamy nasze nabożeństwo w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Obchodzimy dzisiaj 13. niedzielę po Trójce Świętej. I zanim przejdziemy do naszego porządku nabożeństwa, do naszej głównej liturgii, chciałbym podzielić się z Wami niektórymi przemyśleniami na temat akurat uwielbienia, na temat tego, czym jest nabożeństwo chrześcijańskie, a szczególnie czym jest nabożeństwo reformowane. Wszyscy jako protestanci ciągle powtarzamy o tym, że bazujemy swoje wierzenia, czy systematyzujemy swoje wierzenia używając pięciu sola. To są takie zasady, które określają to, w co wierzymy. Często mówimy o tym, o naszej zasadzie, jednej z ulubionych zasad, sola scriptura, tak zwana, czyli to, że protestanci wierzą w to, że tylko Pismo ma największy autorytet. I często jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tej formułki, powtarzamy sola scriptura. Rzeczywiście kierujemy się w naszym życiu wyłącznie Pismem Świętym, ale warto pamiętać o tym, że reformatorzy 500 lat temu nie wierzyli w sola scriptura, ale nie wierzyli w zasadę nuda scriptura. Nuda scriptura, jak samo słowo podpowiada, to jest na gołym piśmie. Czyli te wszystkie porządki nabożeństw, które powstały w trakcie reformacji, nie były porządkami, które były wymyślane z dnia na dzień. To nie były porządki, które wymyślono 500 lat temu. Natomiast reformatorzy czerpali ze starożytnej historii uwielbienia, z tych starożytnych liturgii, jeszcze nawet z czasów ojców Kościoła. Więc reformacja naprawiła to, co Kościół zniekształcił i zanieczyścił na przestrzeni wieków. I kiedy Jan Kalwin napisał porządek liturgii, swój pierwszy, to zatytułował go właśnie Forma modlitw kościelnych według zwyczajów starożytnego kościoła. Czyli nic nowego nie zaproponował. I tradycja miała znaczenie dla reformatorów. Walczyli oni o, to jest ważne, walczyli oni o żywą wiarę zmarłych, a nie o martwą wiarę dla żywych. Jak czasem można usłyszeć w zarzutach do nas ze względu na klasyczność naszej liturgii. To jest taki krótki wstęp o tym, że porządek naszego nabożeństwa nie został wymyślony wczoraj, nie został wymyślony kilka lat temu, tylko jest bazowany na historycznej tradycji i praktyce Kościoła chrześcijańskiego. I jedną właśnie z takich tradycji reformowanego uwielbienia jest czytanie 10 przykazań na początku nabożeństwa po to, żeby wezwać lud Boży do pokutowania, do okazywania skruchy. I Kościół w ten sposób właśnie też pokazuje swój wiek, bo Kościół sięga nie tylko czasów tych wczesnego Kościoła 2000 lat temu, ale także jeszcze dalej, przecież czasów Mojżesza, Izraelu i tych czasów, kiedy naród Izraela był pod górą Synaj. Więc to dzisiaj też zrobimy. Wysłuchamy tych 10 przykazań jako wezwania do pokutowania, do okazywania skruchy za nasze grzechy. Przeczytam fragment z 20 rozdziału Księgi Wyjścia od 1 wersetu. I Bóg mówił te wszystkie słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz brał imienia Pana Twego Boga nadaremnie, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który bierze Jego imię nadaremnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie swoje prace, ale 7 dzień jest szabatem Pana Twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani Twój gość, który jest w obrębie Twoich bram. Pan bowiem przez 6 dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich,
a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan błogosławił dzień szabatu i uświęcił go. Czci swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, twój Bóg, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego, ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. Kiedy człowiek czyta te 10 przykazań, to 10 przykazań wykonują, tak pełnią funkcję takiego lustra, w którym można się przejrzeć. Mam nadzieję, że te słowa, które przed chwilą usłyszeliście, są także lustrem teraz i dla waszej duszy. I zachęcam was teraz do tego, żeby w świetle prawa Bożego, w świetle tego, co święty i sprawiedliwy Bóg od nas wymaga, żebyśmy teraz powstali. Spędzimy kilka czasu w ciszy, zdając rachunek sumienia w ciszy, po czym wspólnie będziemy pokutować za nasze grzechy, używając modlitwy spowiedniej, która jest zapisana w waszych programach. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Wyznajmy nasze grzechy. Wszechmogący Boże, przyznajemy, że trudno jest być Twoim ludem. Powołałeś nas, abyśmy byli Twoim Kościołem i kontynuowali misję Jezusa Chrystusa w naszym samotnym i zagubionym świecie. Jednak przyznajemy, że jesteśmy bardziej apatyczni niż aktywni, bardziej wyizolowani niż zaangażowani, bardziej okrutni niż współczujący, bardziej uparci niż posłuszni, bardziej legalistyczni niż kochający. Łaskawy Panie, zmiłuj się nad nami i przebacz nam nasze grzechy. Usuń przeszkody uniemożliwiające nam bycie Twoimi przedstawicielami w zepsutym świecie. Obudź nasze serca na obiecany dar zamieszkania w nas Twojego Ducha. Oto modlimy się w potężnym imieniu Jezusa. Amen. Dobrą wiadomością dla wszystkich tych, którzy szczerze pokutowali ze swoich grzechów, są słowa zapisane w pierwszym liście świętego Piotra. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. Mowa jest oczywiście o Jezusie, przez czyjego rany zostaliśmy uzdrowieni, który poniósł na drzewo wszystkie nasze grzechy i niesprawiedliwości. Więc w odpowiedzi na to przebaczenie, które Bóg nam oferuje, zaśpiewajmy teraz pierwszą pieśń, chwalmy Go radośnie, z dziękczynieniem. Wszystkie pieśni w czarnych śpiewnikach są ułożone w kolejności alfabetycznej. Jest na czasie.
uwielbienie słowami psalmu 51, który jest również w waszych programach. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg wierzy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Amen. Pozostańmy proszę w pozycji stojącej. Przejdziemy teraz do kolejnej części naszego nabożeństwa, którą jest słuchanie Słowa Bożego. Bóg przemawia do swojego ludu. Lud uważnie słucha, po czym również odpowiada na to, co usłyszał. Pierwsze czytanie będzie z Księgi Rodzaju 28 rozdziału. Księga Rodzaju 28, od 10 do 22. A Jakub wyszedł z Berszeby i udał się do Haranu. Przyszedł na pewne miejsce i tam nocował, bo słońce już zaszło. Wziął jeden z kamieni z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął w tym miejscu. I śniło mu się, że na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba, a oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. A Pan stał nad nią i powiedział: Ja jestem Pan, Bóg twego ojca Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twemu potomstwu. A twoje potomstwo będzie jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. A w tobie i twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz i przyprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. Gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział: Naprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. I przestraszył się i powiedział: O, jakie straszne to miejsce, to nie może być nic innego jak dom Boży i brama nieba. Jakub wstał wcześniej rano, wziął kamień, który podłożył sobie pod głowę i postawił go na znak i nalał oliwy na jego wierzch. I nadał temu miejsce nazwę Betel, lecz przedtem miasto nazywało się Luz. Wtedy Jakub złożył ślub, mówiąc: Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na tej drodze, którą idę, jeśli da mi chleb do jedzenia i odzież do ubrania, i jeśli wrócę w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem, a ten kamień, który postawiłem na znak, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci na pewno oddawał dziesięcinę. Oto Słowo Boże. Drugie czytanie jest wzięte z Ewangelii według świętego Jana, z pierwszego rozdziału. A nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego: Pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I zapytał go Natanael: Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: Chodź i zobacz. Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim: Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. Natanael go zapytał: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus: Zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Jezus mu odpowiedział: Czy wierzysz dlatego, że ci powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. Powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto Słowo Boże. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, dziękujemy Ci za Twojego Syna, dziękujemy Ci za proroków i apostołów, którzy przekazali nam Twoją wolę na kartach tego Pisma Świętego. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyś teraz otworzył nasze umysły, otworzył nasze serca do słuchania
rozważania nad Twoim Słowem i prosimy o szczególne działanie Twojego Ducha Świętego, o to, żeby Twój Duch dotykał każdego serca, żeby nasze serca były przemienione pod wpływem Twojego Słowa i Twojej obecności. Modlimy się o to w imieniu naszego Zbawcy. Amen. Usiądźcie, proszę. Święty Jan umieścił dla nas relację z tego, jak Filip okazał pomoc w przedstawieniu Jezusa Natanaelowi. Natanael zaczął od tego, że wykazał się wobec Jezusa takim daleko idącym sceptycyzmem, ale tylko po to, żeby później stać się jednym z jego najbardziej przekonanych i gorliwych naśladowców. To on zatytułował Jezusa Synem Bożym, Królem Izraela, od razu po spotkaniu, w wersecie 49. Nie wiem, czy są lepsze słowa, które można byłoby wypowiedzieć do naszego Zbawcy, do Chrystusa. Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem. Ale nie od takich pięknych słów Natanael zaczął. Chrystus dla Natanaela na początku jest nie mniej niż Mesjaszem, Wybawcą, który miał przyjść, aby zrzucić jarzmo rzymskiej okupacji i przywrócić złoty wiek samorządności Izraela. Natanael był pewny, że ten Mesjasz, o którym wszyscy trąbią, ten rabin, który zwołuje sobie nowych uczniów, po prostu przyszedł z powodów politycznych. Natanael sądził, że to byłoby właśnie największym dokonaniem Jezusa, gdyby udało mu się przywrócić samorządność Izraela. Jego koncepcja wybawienia nie potrafiła wyjść poza ramy polityki. Każdy tekst, każda Ewangelia, która opowiada nam o życiu i działaniu Chrystusa, zwykle zaczyna się od tego samego. I Łukasz, i Marek, Mateusz piszą o tym, skąd pochodzi Jezus. Podają taki troszkę jego background, żebyśmy lepiej rozumieli, o kim mowa. Mateusz i Łukasz robią to dobrze. Piszą o tym, że Jezus urodził się w Betlejem. Wszyscy od razu wiedzą, że Betlejem nie jest takim miastem jak chociażby Kraków, które jest takim centrum kulturowym kraju. Betlejem był zwykłą wioską, a Jezus urodził się nie w jakimś wygodnym domu, nie w pięknych warunkach, ale mówimy tam o jakiejś stajence, tak przynajmniej tak kolędujemy, tak śpiewamy. Urodził się także nie w rodzinie, powiedzmy, klasy średniej, ale po prostu był otoczony, urodził się biednym rodzicom i był otoczony nie przywódcami, nie liderami jakimiś państwowymi, ale był otoczony pasterzami, był otoczony zwykłymi ludźmi, ludźmi, którzy byli nikim na tej drabinie społecznej. Jego rodzina nie była jakimś filarem społeczności. Urodził się także, przypomnę, kobiecie, która, czy dziewczynie, która była jeszcze nastolatką i która nie była oficjalnie zamężna. Przynajmniej wtedy ona się dowiedziała, że jest już w ciąży. Więc te wszystkie rzeczy rzucają nie najlepsze światło na Chrystusa. Ale od tego zaczynają ewangeliści. Od początku. Od tego, jak wyglądało życie naszego Zbawiciela na tej ziemi. W Ewangelii Świętego Jana sytuacja wygląda troszkę inaczej. Nie znajdujemy w Ewangelii według Jana historii o tym, jak on przyszedł na świat. Nie ma żadnej tej stajenki, tych wszystkich rzeczy związanych z Bożym Narodzeniem, które nam się kojarzą przez święta Bożego Narodzenia. Niczego z tych rzeczy nie znajdziemy, ale w pierwszym rozdziale, fragment, którego dzisiaj przeczytaliśmy, jest mowa właśnie o Nazarecie. Jezus nie tylko urodził się w Betlejemie, ale także mówiono o nim, że jest on, pochodzi on z Nazaretu, ponieważ tam on potem się przeprowadził ze swoimi rodzicami. Więc święty Jan wciąż podaje nam jakąś namiastkę.
tego, tej historii, skąd wywodzi się Chrystus. Wszyscy, warto jeszcze zauważyć tutaj, że wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, oni pogardzali mieszkańcami Galilei. To była taka postawa typowa, w sumie typowa dla nas wszystkich, dla całego rodzaju ludzkiego, bo zawsze są ludzie, którzy gardzą kimś, kto pochodzi z jakiegoś innego regionu, czy miasta, czy kraju. No i jak radzą sobie wtedy ci, co robią wtedy ci, którymi gardzą? Oni z kolei muszą znaleźć sobie kogoś innego, kim można pogardzić, żeby się lepiej poczuć. I tak to się toczy wszystko bez końca. Najlepiej to widać chyba w humorze, o tym, o kim wciąż do dnia dzisiejszego, o kim żartujemy, tak? O kim opowiadamy kawały. Brytyjczycy żartują zwykle, powiedzmy tam, z Francuzów, z Niemców, prawda? Jest coś takiego. Potem Niemcy mają kawały, opowiadają kawały o Polakach, tak? Polacy opowiadają kawały, robią memy, pogardzając Ukraińcami. Ukraińcy robią dokładnie to samo z Rosjanami. Tak to idzie dalej na wschód, podejrzewam. I dokładnie to robi Natanael. Mimo że sam też nie pochodził z Jerozolimy, z innej części Galilei, ale uważał, że może pogardzać tymi, którzy pochodzą z Nazaretu, który był uważany za region troszkę bardziej prymitywny, zacofany. I zawsze właśnie są jacyś odpowiedni ludzie, porządni ludzie, mądrzy ludzie i są ci właśnie inni. Natanael uważał, że on był tym porządnym, tym mądrym, tym lepszym i Jezus był w tej kategorii innych, gorszych. Więc robi rzecz naprawdę naturalną dla człowieka, nic się nie zmieniło po 2000 lat, po prostu wszystko wygląda dokładnie tak samo. Chcemy, aby inni uważali nas za zdolnych, za inteligentnych, więc często próbujemy zbudować taki wizerunek, że nie poprzez szacunek, nie poprzez jakąś sumienną argumentację, ale poprzez takie kpiny, pogardę staramy się kimś pogardzać po prostu. Więc kiedy Natanael słyszy, skąd pochodzi ten Mesjasz, ten rabin, który zwołuje sobie uczniów, no to trochę nie dowierza. Mówi, jak to jest możliwe? Raczej nic z tego, przewraca oczami i naprawdę myśli, że autorytet nie może pochodzić z Nazaretu, powinien pochodzić przynajmniej z jakiejś Jerozolimy. Ciekawym jest to, że Jezus według Bożego postanowienia, według Bożego suwerennego planu, Jezus urodził się, dorastał i zmarł poza stolicą. I przez ponad 30 lat swojego krótkiego życia Jezus głównie mieszkał, spędzał czas właśnie w mieście, w Nazarecie, który nawet nie jest wymieniony w Starym Testamencie nigdzie. I tak niestety działa nasza kultura, jak już powiedziałem, po dziś dzień ona działa od góry w dół. Jeśli podam kolejny przykład, żebyśmy lepiej zrozumieli postawę Natanaela, kiedy spotyka on się z Jezusem. Dziekan Wydziału Socjologii na Uniwersytecie w Rzeszowie prawdopodobnie ma mniejszy wpływ na społeczeństwo niż dziekan Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, prawda? Więc rozumiemy dokładnie, o co, jak działa kultura, jak Natanael mógł sobie myśleć o kimś, kto przychodzi z Nazaretu. Jest to naturalne, zawsze tak było, wpływ na społeczeństwo wywierają duże miasta i takie właśnie centra zmieniają kulturę, zmieniają nasze społeczeństwo i torują taką drogę w ogóle, dokąd my jako społeczeństwo pójdziemy. To jest jeden z powodów, dla którego nawet my, jako wspólnota, prezbiteriańska wspólnota Chrystusa Zbawiciela, płacimy droższą cenę jako Kościół za nasze funkcjonowanie w mieście, za zakładanie nowej parafii właśnie w Krakowie. A te pieniądze, które my wydajemy, w Stalowej Woli pewnie można byłoby założyć ze dwa kościoły, ale rozumiemy dobrze, że ponieważ działamy w dużym mieście, które wywiera większy wpływ na społeczeństwo w całym kraju, to nawet my jako Kościół możemy być światłością i solą, docierając do miejsc i do ludzi, do których nie dotarlibyśmy, gdybyśmy mieszkali i działali w jakiejś mniejszej miejscowości. Ciekawym jest to, że te pozory myliły 2000 lat temu, ale mylą dokładnie tak samo dzisiaj.
Być może. W podobny sposób też patrzysz w ogóle na chrześcijaństwo, albo znasz kogoś, kto w podobny sposób myśli o chrześcijaństwie. Nie byłbym zaskoczony, że chrześcijanie, chociaż nie pochodzą z jednego regionu, ale są właśnie tymi innymi. Nie przemyśleli wszystkiego, nie obliczyli sobie wszystkiego i jeszcze wszystko jest przed nimi. Oni dopiero to powinni się otworzyć na świat, na to wszystko, co jest nowe, na to wszystko, co jest najlepsze. Być może patrzysz na chrześcijaństwo podobnie jak Natanael postrzegał Nazaret, podobnie jak Natanael patrzył i na Nazaret, i na wszystkich ludzi, którzy stamtąd pochodzili, włącznie z samym Chrystusem, samym Mesjaszem. Chrześcijaństwo wywodzi się z Nazaretu. Możemy dzisiaj, po 2000 lat, śmiało powiedzieć, że chrześcijaństwo wywodzi się z małej miejscowości. Ludzie przewracają oczami, kiedy ktoś wspomni o chrześcijaństwie, jego twierdzeniach o tym, kim jest Jezus, co jest prawdą, co Jezus zrobił, co może zrobić dla Ciebie. Wykształcony człowiek w dzisiejszych czasach, przeciętny Polak powie, chrześcijaństwo, no to już próbowaliśmy. Przez wieki próbowaliśmy, nie działa, więc nie chcę mieć już z tym nic wspólnego. Znam chrześcijaństwo od dziecka, szybko zrozumiałem, o co tam chodzi, to nie jest dla mnie. Dobrze wiem, co mam o tym myśleć. Dla takiego człowieka, który tak myśli i twierdzi, Jezus nadal pochodzi z Nazaretu. Jezus nadal jest kimś, kto po prostu wywodzi się z mniejszej miejscowości i nie potrafi wywierać większego wpływu i przychodzi tylko z politycznych powodów. Coraz częściej właśnie można usłyszeć, szczególnie wśród młodych Polaków, słowa typu nie chcę mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem, wierzę wciąż w Boga, lubię rzeczy duchowe, jestem zainteresowany rzeczami duchowymi, ale nie chcę mieć nic wspólnego z religią, z instytucją Kościoła, nie chcę mieć nic wspólnego z dogmami, z doktrynami. Człowiek, który odrzuca te myśli, uważa, że odnajdzie on sens życia gdzieś poza Słowem Bożym, poza Bogiem i ciągle próbuje taki sens życia wymyślić. Ludzie boją się tradycji, ludzie boją się religii i uważają, że chrześcijaństwo jest właśnie czymś takim. To jest tradycyjną religią, którą my jako takie nowoczesne społeczeństwo powinniśmy odrzucić, ponieważ jest ona dla nas takim zbędnym ciężarem, bez niego nie możemy iść do przodu. Nikt nie chce powracać do religii, która jest bardzo moralizująca, która narzuca nam, co mamy robić, czy co mamy, czego mamy nie robić, co mamy robić, jak mamy myśleć. Nie jest chrześcijaństwo oczywiście, jak dobrze o tym wiemy, przez to popularne jakoś bardzo. Więc w pewnym sensie ludzie mówią, ok, chcemy tej duchowości, będziemy jej szukać może gdzieś w Tybecie, czy w jakichś innych religiach, praktykach orientalnych, wschodnich, ale nie wracamy do tej starej, tradycyjnej religijności. Na szczęście dzisiejszy fragment z Pisma Świętego, dzisiejszy tekst kazany z Ewangelii według Świętego Jana pokazuje nam, że Jezus Chrystus, kiedy zwoływał swoich przyszłych uczniów, pokazał im, że to, do czego On ich zaprasza, nie jest ani właśnie taką nową duchowością, która została wymyślona wczoraj, ani nie zapraszał ich do jakiejś tradycyjnej, na pewno tego nie robi, nie zapraszał ich do tradycyjnej, starej religii. Zapraszał On ich do czegoś nowego, nie do nowego zestawu przypisów i zasad, ale zapraszał ich do spotkania z konkretną, żywą osobą. Skąd o tym wiemy? Ta konkretna i żywa osoba, do której jesteśmy dzisiaj zapraszani, jest Bogiem, który posiada atrybuty, o jakich my jako ludzie możemy wyłącznie marzyć. Przez całe wakacje,
przerabialiśmy na naszych nabożeństwach cykl na temat atrybutów Boga. I takimi dwoma atrybutami, które mają tutaj miejsce w tej dzisiejszej historii z Natanaelem, są wszechwiedza Boga oraz ten fakt, że Bóg jest wszechwidzący. On wszystko widzi, on wszystko wie. To dlatego Jezus używa bardzo osobistej rzeczy, bardzo personalnej rzeczy z doświadczenia, z życia Natanaela, kiedy mówi, że widziałem Cię, kiedy byłeś jeszcze pod tym drzewem figowym. Nawiasem mówiąc, jednym z powodów, dla którego możemy ufać, że to jest to, co czytamy, i Biblia, konkretnie ten fragment również, jest relacją naocznego świadka, jest relacją kogoś, kto naprawdę tam był i był świadkiem tych wszystkich wydarzeń, jest ten fakt, że to, że Natanael siedział sobie gdzieś tam pod drzewem figowym, nie wnosi niczego nowego do tej narracji, nie wnosi niczego nowego do tej opowieści. Jeśli już, to tylko rozprasza uwagę czytelników, totalnie nie posuwa akcji naprzód, ale jest to szczegół, który nam wskazuje właśnie na to, że Natanael wiedział, o co dokładnie chodzi. Czytelnicy raczej będą zmieszani i nie będą rozumieli. To nie jest coś, czego oni doświadczyli, ale Natanael bardzo dobrze wiedział, co on robił tam pod drzewem figowym, być może z kim on tam był. Nie wiemy, nigdy się nie dowiemy. Może kiedyś w wieczności. Ale Jezus bardzo dobrze pokazuje tutaj te swoje atrybuty, że On jest wszędzie i On wszystko wie, wszystko widzi. Dla Natanaela to oczywiście było czymś bardzo osobistym, bardzo znaczącym, zdumiewającym, że Jezus wiedział o tym a nadal go aprobował. Dlatego w reakcji na to spotkanie z tą osobą, z Chrystusem, który wszystko wie, wszystko widzi, Natanael reaguje w jedyny właściwy sposób. W sposób, w którym my powinniśmy zareagować, kiedy spotykamy się z Jezusem, mówiąc: Ty jesteś Królem Izraela, Ty jesteś Mesjaszem. Jezus skarcił go łagodnie, jakby mówiąc: najpierw byłeś sceptyczny wobec mnie, a teraz już jesteś gotów mnie przyjąć. A ja jeszcze nie zacząłem w ogóle wam opowiadać, kim tak naprawdę jestem. Wczoraj przewracałeś oczami, a dzisiaj spotkało cię właśnie to emocjonalne doświadczenie. Spotkałeś człowieka, który ma o tobie nadnaturalną wiedzę, ale nie śpiesz się, nie popadaj w zachwyt nad tym, co zewnętrzne, bo wciąż jeszcze nie rozumiesz, kim jestem. To był dopiero początek, to było dopiero zaproszenie, by iść za Jezusem. Przeczytajmy jeszcze raz dwa wersety z dzisiejszego tekstu, dwa ostatnie wersety pierwszego rozdziału. Jezus mu odpowiedział: czy wierzysz, dlatego że ci powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. Powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących na Syna Człowieczego. Wydaje się, że Jezus powiedział do Natanaela: Natanaelu, to co zamierzam zrobić, wprawić cię w osłupienie, to będzie coś ważniejszego niż ci się śniło. I potem Jezus, nawiązując do wątku, który czytelnicy pochodzenia żydowskiego od razu pojmują. W tym ostatnim wersecie, w 51 wersecie, odnosi się on do wydarzenia z życia Jakuba, kiedy ten podczas ucieczki miał sen o drabinie do nieba. I to jest ten pierwszy fragment z Pisma Świętego, który dzisiaj przeczytała Ania. Jeśli macie swoje Biblię, możemy jeszcze raz otworzyć dla przeczytania jednego wersetu z rodzaju 28:12. Śniło mu się, że na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba. A oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. W ten sposób Jezus twierdzi, że nie tylko objawia Boga, to znaczy niesie nam Boga, ale także otwiera dla nas drogę do bycia w obecności Boga. Niesie nas do Boga. To On jest tą drabiną. To On, używając słów Jakuba, jest schodami do nieba.
Jezus mówi Natanaelowi, że właśnie to jest ważniejsze od czegokolwiek, co zdołamy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Nawet ważniejsze od tego narodowego, politycznego wyzwolenia Izraela. Jeśli jesteś gotów, jak Natanael, uznać swoją głęboką potrzebę znalezienia lepszych odpowiedzi na najważniejsze pytania niż te, które dotychczas poznałeś, jeśli jesteś gotów przestać przywracać oczami nad chrześcijaństwem oraz jego naukami i doktrynami, to zachęcam Cię, abyś przyjrzał się uważnie człowiekowi, który pochodził z Nazaretu. Biorąc pod uwagę te przełomowe idee, które się stamtąd wywodzą, nie ma dobrego wytłumaczenia, dlaczego mielibyśmy zignorować to, co wywodzi się z Nazaretu. Chrystus złamał standardowe kulturowe działanie od góry w dół, wywodząc się z miejsca, którym wszyscy gardzili. A geniusz chrześcijaństwa polega na tym, że nie chodzi w nim o to, co musimy zrobić, aby odnaleźć Boga. W chrześcijaństwie chodzi o to, że Bóg zstąpił na ziemię postacią Jezusa Chrystusa i umarł na krzyżu, aby nas znaleźć. Wiele przeróżnych szkół myślenia cieszy się powodzeniem wśród osób silnych, prosperujących, ponieważ doskonale pasują te szkoły do ich przekonań, że jeśli się jest silnym i gotowym do ciężkiej pracy, to wtedy odniesie się sukces. Ale chrześcijaństwo nie jest tylko dla mocnych. Jest ono dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy przyznają, że w tym, co się naprawdę liczy, to oni są słabi. Chrześcijaństwo jest dla ludzi, którzy posiadają tę szczególną siłę, która pozwala przyznać, że ich wady nie są pozorne, że ich serce jest głęboko zaburzone, że nie potrafią zmienić się na lepsze o własnych siłach, że sami nie dadzą rady. Chrześcijaństwo jest dla tych, którzy widzą, że potrzebują Zbawiciela, że potrzebują Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, aby oni mogli zostać usprawiedliwieni przed Bogiem. Kiedy to zrobią, to wtedy otwiera się ta drabina do nieba, otwiera się niebo, a z niej zstępuje zbawienie, zstępują aniołowie, zstępuje moc i chwała Boża. W ten sposób dostępujemy zbawienia. Więc w jaki sposób to niebo i ta drabina mogą się otworzyć w moim życiu? W jaki sposób zbawienie może przyjść do mnie, stać się moim, stać się rzeczywistością? W jaki sposób aniołowie i Boża moc i chwała mogą wkroczyć w moje życie? Tylko poprzez pokorę. Tylko poprzez ten fakt, że przyznasz się do tego, że sam nigdy o własnych siłach nie znajdziesz tej drabiny. Nawet jak znajdziesz, to nie będziesz w stanie wyjść w niej do samej góry. Potrzebujesz kogoś, kto cię tam zaniesie. Kogoś, kto jest tą drabiną, kogoś, kto już przerobił tą trasę, nie dlatego, że potrzebował, ale właśnie ze względu na nas. Czy jesteś chętny, żeby przyznać się do tego, że jesteś duchowo i moralnie biedny, ubogi? I niezależnie od tych wszystkich dobrych, wspaniałych rzeczy, które udało ci się osiągnąć w swoim życiu, niezależnie od tego, jak bardzo uważasz się za dobrego człowieka, czy będziesz w stanie powiedzieć, że tylko Bóg jest sprawiedliwy, a sam o własnych siłach nie dasz rady? Czy zaglądałeś w swoje serce i czy widzisz tam grzech? Czy unikasz tego słowa? Czy boisz się tego słowa? Czy uważasz, że nie jesteś taki w końcu zły, ponieważ przecież nikogo nie zabiłeś, nie ukradłeś? Czy jesteś w stanie okazać pokorę w obliczu Boga? Jeśli nie, to te niebiosa i ta drabina nigdy się nie otworzą przed Tobą. Ale jeśli tak, jeśli potrafisz zobaczyć, ujrzeć w Chrystusie tą drabinę, ujrzeć w Chrystusie tą drogę do nieba, to wtedy nie wszystko jest stracone, a Chrystus w ten sposób zaprasza Cię, mówiąc: przyjdź i zobacz. Podobnie jak uczniowie zachęcali się nawzajem, zapraszając siebie do wspólnoty z Chrystusem, do naśladowania Jego. To zaproszenie wciąż jest dzisiaj aktualne i dotyczy każdego z nas.
Pochylmy nasze głowy do krótkiej modlitwy. Boże Ojcze, jako Twoje dzieci, Twoje stworzenie, które jest duchowo ubogie i bezsilne, prosimy Cię o to, żebyś był naszym Zbawicielem. Prosimy Cię o to, żebyśmy potrafili widzieć w Tobie Mesjasza, który zaniesie nas po tej drabinie do nieba. Pomóż nam, Panie, nie szukać usprawiedliwienia i zbawienia w własnych siłach. Pomóż nam nie ufać we własne siły i nie myśleć, że damy radę, że jakoś będzie, że jakoś sobie poradzimy, ale w 100% polegać na Tobie i na tym, co Ty uczyniłeś dla nas w swoim krzyżu. Dziękujemy Ci, Panie, za Twojego Syna, który stąpił do nas na ziemię, który pochodził z Nazaretu i który rozpoczął w nas to piękne dzieło. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyś kontynuował je, żebyś doprowadził go do końca i żebyśmy pod koniec mogli ujrzeć Ciebie, ujrzeć Twoją chwałę, Twoją moc, Twoich aniołów i Twoją świętą obecność. Modlimy się, Panie, o te wszystkie rzeczy w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Jak powiedziałem wcześniej, po wysłuchaniu tego, co Bóg ma nam do powiedzenia na nabożeństwie, zwykle także odpowiadamy na to, co mówi Bóg. W ten sposób nabożeństwo jest takim dialogiem, taką żywą, organiczną rozmową między nami a Bogiem. Przyszedł czas teraz na nas, żebyśmy wspólnie wyznali naszą wiarę w odpowiedzi na to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Do wyznania naszej wiary używamy kredo apostolskiego symbolu wiary, który ma już prawie 2000 lat, tam bez kilkuset może lat. I jest to tekst, który jest od samego początku takim streszczeniem wszystkich doktryn chrześcijańskich, naszej wiary chrześcijańskiej. I chociaż te rzeczy typu symbole wiary, katechizmy, wyznania wiary, konfesje nie są już dzisiaj popularne, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie takie odrzucanie i to, co robi świat, to, co robią w sumie czasem też chrześcijanie, odrzucając te rzeczy, jest to również produkt naszej kultury. Nawet może o tym nie myślimy. Ale kultura wywiera jednak na nas ogromny wpływ, a chrześcijanie są taką wspólnotą ludzi i im dłużej żyje, tym bardziej zaczynam myśleć, że jesteśmy jedyną wspólnotą, albo być może jedną z niewielu wspólnot na świecie, która święcie wierzy w to, że prawda może wychodzić poza granice czasowe. Że prawda jest wieczna. Że to, co było prawdą 2000 lat temu, było prawdziwe i 1000 lat temu jest prawdziwe teraz i za 1000 lat również będzie prawdziwe. I co z tego wypływa? Wierzymy, że rzeczy przekazane nam przez przodków z dalekiej historii właśnie również są prawdziwe. To znaczy, że przeszłość jest ważna i jest w stanie nas czegoś nauczyć. A nasza kultura z kolei traktuje historię wyłącznie jako przykład do tego, jak dzisiaj nie trzeba robić, czego trzeba unikać, jak nie postępować. Nasza kultura każe nam się wstydzić przeszłości i wmawia, że nie może ona być autorytatywnym źródłem prawdy. I to przekłada się w negatywny sposób właśnie na naszą chrześcijańską spuściznę, na chrześcijan, ponieważ zostało nam przekazane tak dużo przez ojców Kościoła, przez reformatorów chociażby tych samych, o których już mówiłem na początku. Ale ludzie dzisiaj nie chcą akceptować starej prawdy, bo w naszej kulturze wszystko, co jest stare, jest złe. Szukamy nowych rzeczy, szukamy nowszych rzeczy, wspaniałych rzeczy. Myślimy, że odkryjemy coś lepszego. I myślę, że chrześcijanie często też robią to nie tylko z katechizmami czy z jakimiś wyznaniami wiary, ale również robią to z Biblią. Być może nigdy tego nie powiedzą w głos, ale czytają być może Biblię z takim przymrużeniem oka. Myślą, że no to były inne czasy, wtedy to było bardziej aktualne, albo wtedy tak to wyglądało. My, jako ortodoksyjna chrześcijańska wspólnota, sprzeciwiamy się takiemu podejściu, wyznajemy tą samą apostolską, prawdziwą wiarę chrześcijańską. I zrobimy to teraz słowami apostolskiego kredo, które jest zapisane w waszych czarnych śpiewnikach na początku. To jest jedna z pierwszych stron. Znajdźcie proszę to w swoich śpiewnikach. Powstańmy. I wspólnie z Kościołem Powszechnym wyznajmy naszą wiarę.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Chłopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zaśpiewajmy teraz wspólnie pieśń Cóż Ci Jezu damy. Spędzimy teraz troszkę czasu w modlitwie. Wytłumaczę tylko krótko, jak to wygląda na naszym nabożeństwie. W tle gra muzyka, ale my spokojnie, na siedząco, w ciszy modlimy się o te rzeczy, które Bóg kładzie nam na serce. Jeśli jesteś częścią naszej wspólnoty, to mamy całą listę takich pójść modlitewnych, które dotyczą różnych członków naszego kościoła, o wszystkich nieobecnych dzisiaj. Warto się modlić. I jeśli jednak jesteś gościem, nie wiesz, kim są ci ludzie, to nie przejmuj się tym. Możesz modlić się po prostu o te rzeczy, które rzeczywiście Bóg ci położył na sercu, czy o te rzeczy, które usłyszałeś w trakcie kazania. Wykorzystaj ten czas właśnie do kontaktu, do rozmowy z naszym Bogiem, a na koniec pomodlimy się wszyscy wspólnie po mojej modlitwie, modlitwą Pańską, Ojcze Nasz. Módlmy się.
Boże łaskawy, jesteś miłością, którą najdoskonalej objawiłeś w Synu swoim, Jezusie Chrystusie. Zanim uwierzyliśmy w Ciebie i zanim umiłowaliśmy Ciebie, zanim poświęciliśmy nasze życie Tobie, Ty umiłowałeś nas, zbliżyłeś się do nas i okazałeś swoją łaskę i zmiłowanie. Dziękujemy Ci za Ewangelię, przez którą zwiastowana jest nam dobroć Twojego ojcowskiego serca i za słowo Twoje, przez które Ty wzywasz nas do miłości naszych bliźnich. Naucz nas miłować naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, wszystkich ludzi, przede wszystkim potrzebujących pomocy. Błogosław Panie służbę, miłosierdzia, wszelką ofiarność i każdy gest, który sprawia pokrzepienie cierpiącemu. Szczególnie Boże pobłogosław tych, którzy pragną poświęcić się służbie miłosierdzia w domach opieki, szpitalach, sierocińcach. Błogosław Panie służbę diakonis, diakonów w naszych kościołach, ich poświęcenie i oddanie Twojej sprawie. Ojcze miłosierdzia, dopomóż w zrozumieniu prawdy, że wszelka bezinteresowna miłość jest z Ciebie i tylko w zbliżeniu do Jezusa Chrystusa. Poznajemy w drugim człowieku bliźniego, którego miłując, miłujemy także Ciebie. Spraw, aby Twoja miłość w nas doszła do doskonałości przez naszą wzajemną miłość i przyjaźń. Ojcze i Panie wszystkich narodów, doprowadź do zgody między ludźmi całej ziemi. Niechaj rozwija się współpraca między wszystkimi narodami, aby Królestwo Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości szerzyło się na każdym miejscu. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się, jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Pan zaprasza nas wszystkich słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Zaśpiewajmy ostatnią, końcową pieśń: Jezu drogi, tyś miłością. Wstańmy, proszę. Miłością, przyjdź na siebie nas.
zakończenie dzisiejszego nabożeństwa zaśpiewamy jeszcze doksologię, przepraszam, która jest na końcu w waszych programach. Ja tylko mam kilka ogłoszeń. Przypominam o składaniu ofiar w wersji w formie gotówkowej. Można to zrobić wychodząc. No, nie oczekujemy, że goście będą w tym uczestniczyć, ale jest to część naszego uwielbienia, szczególnie dla członków naszej wspólnoty. Oprócz tego można je równie dobrze przelewać elektronicznie przez internet. W tym tygodniu mamy kilka wydarzeń. Jedno wydarzenie nie zostało zapisane, ale jest nie mniej ważne. W czwartek zapraszamy Was na dwa spotkania. Te spotkania odbywają się tutaj. O 17.30 studiujemy główne, ważne doktryny chrześcijańskie. W tym tygodniu będziemy studiować stworzenie. Jak wyglądało stworzenie świata, czym ono jest, jak powinniśmy go rozumieć jako chrześcijanie. To jest w języku polskim o godzinie 17.30 w czwartek tutaj. O godzinie 19.00, zaraz po tym studium katechetycznym, jak go nazywamy, rozpoczynamy studium biblijne w języku angielskim i będziemy studiować kolejny fragment z listu do Rzymian. W sobotę, to jest wydarzenie, którego nie macie w swoich programach, w sobotę mamy chrzest małej Oliwki Grabowej, której nie ma dzisiaj z nami, ale nabożeństwo odbędzie się w sobotę o godzinie 14.30 w kościele świętego Marcina. Wynajmujemy ten budynek kościelny dla tej uroczystości i przypominam o tym, że jeśli chcielibyście dołączyć w sobotę i uczestniczyć w tym nabożeństwie, to prosimy się, żebyście się nie spóźniali, może nawet lepiej przyjść sobie, nie wiem, 15-20 minut wcześniej zająć miejsce. Nabożeństwo to poprowadzi wikariusz z kościoła, z parafii ewangelicko-reformowanej w Łodzi. No i w niedzielę zapraszamy Was wszystkich ponownie o godzinie 11 na naszą modlitwę poranną. Wysłuchajmy teraz końcowego błogosławieństwa i zaśpiewajmy wspólnie doksologię. Niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci będzie łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech da Ci pokój. Amen.